Autonomiczne pojazdy jest to rewolucja, którą już obserwujemy obecnie. Ciężko zdefiniować dokładnie pojazd autonomiczny. Jeżeli myślimy o pojeździe autonomicznym jako o pojeździe, który przejmie pełną kontrolę nad samochodem, właściwie spod naszego domu do na przykład naszego miejsca pracy, to tutaj producenci samochodów zapowiadają, że takie samochody będą dostępne na rynku od roku około 2020. To są ich zapowiedzi z ostatnich targów motoryzacyjnych w Tokio. Jeżeli chodzi o częściowo autonomiczne samochody, które będą potrafiły nas wyręczyć na przykład podczas jazdy w długiej trasie albo na autostradzie, no to tą rewolucję już obserwujemy obecnie. Już są na rynku dostępne samochody, które takie rzeczy potrafią. Zresztą nawet widać w reklamach samochodów, że producenci chwalą się, że samochód potrafi zaparkować sam, wykonać za nas bardzo trudny manewr zwany kopertą, którego większość kierowców stara się unikać. Więc ta autonomiczność samochodów jest rzeczą, która się rozwija. No i tak jak wspomniałem, producenci zapowiadają, że do 2020 powinniśmy już mieć możliwość zakupienia w pełni autonomicznego pojazdu. To są zapowiedzi producentów samochodów osobowych dotyczące samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o samochody ciężarowe, wydaje się, że tutaj jest ta rewolucja przebiega szybciej i szybciej będziemy mogli ich oczekiwać na drogach. Jest to związane z wieloma aspektami. Samochody ciężarowe poruszają się najczęściej po trasach szybkiego ruchu. Jeżeli mówimy o samochodzie ciężarowym, który ma przejechać z jednego centrum logistycznego do drugiego centrum logistycznego, to on będzie prawdopodobnie poruszał się tylko i wyłącznie po trasach ekspresowych, autostradach. I tutaj ma dużo mniej decyzji do podjęcia, dużo prościej jest samochód autonomiczny nauczyć takiej trasy. Więc prawdopodobnie samochody ciężarowe pojawią się wcześniej. Będzie miało to też jeden społecznie pozytywny aspekt, mianowicie kierowcy i ludzie będą mogli się oswoić z czymś takim jak samochód autonomiczny, będą obserwowali na drodze takie pojazdy i będą coraz bardziej zaznajomieni z tym, że coś takiego może funkcjonować, może być bezpieczne, więc oswoją się z tą technologią również. Pełne uregulowanie tego, kwestii pojazdów autonomicznych, chociażby w zakresie odpowiedzialności cywilnej, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek. W przypadku samochodów ciężarowych jest relatywnie łatwiej coś takiego określić, bo mamy właściciela tego pojazdu, firmę transportową, więc tutaj odpowiedzialność jest łatwiej przypisać. W wypadku samochodów autonomicznych dla klientów normalnych konsumentów jest to zdecydowanie trudniejsze do uregulowania i tutaj jest duże wymaganie, duże wyzwanie dla ustawodawcy, żeby wymyślić przepisy i tak naprawdę dogonić technologię.